Dzień dobry, dzień dobry. Marta Omachel, witam się z Wami z Florydy. Jestem dzisiaj z tematem zupełnie edukacyjnym. Jeżeli interesujesz się pracą online, pracą z domu, czymś, co możesz robić z domu albo i też tak naprawdę w jakimkolwiek miejscu na świecie, jako coś dodatkowego zostań ze mną, ponieważ prawdopodobnie myślę, że zainteresuje Cię tutaj informacjami, jaka jest różnica pomiędzy pracą na etat, a pomiędzy pracą w network marketing. Ja akurat mówię zupełnie z doświadczenia, ponieważ pracuję w branży network marketing już 10 lat i chcę nauczyć, po prostu chcę pokazać, co jest możliwe, chcę przekazać i podzielić się moją wiedzą, abyś może i Ty skorzystał albo skorzystała. Jeżeli nie Ty, jak najbardziej możesz powielić ten live, zrobić share temu live'owi, ponieważ temu nagraniu, ponieważ jeżeli nie Ty, to może ktoś inny skorzysta, co nawet nie masz pojęcia, że może akurat ktoś być w potrzebie i ktoś szuka dodatkowego dochodu pracując z domu. Więc branża network marketing to jest taka branża, to jest taki styl pracy jak każda inna praca, bym powiedziała. Można pracować, można zarabiać, można mieć fun, prawda? O to chodzi, żeby w życiu mieć fun w tym, co się robi. I jest to taka praca, która wymaga również poświęcenia, jak każda inna praca. Jest to praca, która wymaga czasu. I dzisiaj właśnie więcej o tym, jak faktycznie ta praca wygląda. Więc tak, może krótko o mnie, jeżeli mnie nie znacie jeszcze. Nazywam się Marta, mieszkam na Florydzie i właśnie dzięki temu, że zaczęłam pracę online, że rozwinęłam swój własny biznes właśnie w tej branży. Jestem teraz na Florydzie, jestem w stanie mieszkać teraz na Florydzie z moją rodziną całą i cieszymy się tutaj ciepłą pogodą cały rok. I nie tylko to, ale fakt, że byłam w stanie to zrealizować, jest dla mnie olbrzymim sukcesem. A kiedy emigrowałam do Stanów Zjednoczonych prawie 20 lat temu, aż nie do wiary normalnie, prawie 20 lat temu, a sprzątałam, moją główną pracą było sprzątanie i ja po prostu nie lubiłam tego, co robiłam. Ja wiedziałam, że mogę zupełnie coś innego robić i po prostu sprzątałam, ponieważ potrzebowałam pieniądze na przeżycie. Tyle, że jeżeli masz wygodne godziny pracy, jeżeli masz świetne zarobki, nawet i na sprzątaniu, nawet na tym, w takiej pracy, w której nie lubisz, ciężko jest odejść i szukać czegoś innego. Ciężko jest, człowiek się przyzwyczaja, nawet jak narzeka codziennie, to człowiek się przyzwyczaja do tego, co robi, do otoczenia, do ludzi i po prostu boi się nawet szukać czegoś innego. Ja również tak miałam, ale byłam zawsze otwarta na inne, nowe możliwości. Tyle, że ja osobiście tych możliwości nie znałam. Nie wiem jak Ty, nie wiem jak inne osoby, ja osobiście innych możliwości nie znałam. Jeszcze wtedy ja czekałam na zlegalizowanie mojego pobytu tutaj w Stanach Zjednoczonych, więc tym bardziej miałam po prostu ręce związane. Nie mogłam nie wiadomo jak się rozwinąć, chociaż skończyłam szkołę technika farmacji tutaj, ponieważ chciałam się zabezpieczyć, chciałam zabezpieczyć moją przyszłość, czyli ja już wtedy szukałam czegoś, żeby mieć na przyszłość, tyle że nie zdawałam sobie sprawy, że zaraz jak zakończę szkołę, moją szkołę technika farmacji, akurat znajdę sposób na życie i właśnie znalazłam network marketing, więc tej pracy w farmacji nigdy nie spróbowałam, bo akurat wtedy na pograniczu weszła właśnie moja praca z domu w branży network marketing. I całe szczęście, że się odważyłam, że stwierdziłam, będę wychowywać moje dzieci z domu, będę pracować nadal part-time na sprzątaniu, ja sobie będę powoli rozwijać ten domowy biznes z domu. I tak też się stało. Z wieloma błędami, próbami, nie miałam zielonego pojęcia, co robię, ale Polak potrafi, a szczególnie Polka potrafi, więc weszłam dwoma rękami, dwoma nogami i zaczęłam tam pływać w tej branży network marketing. Minęło mi już 10 lat, z tego co pamiętam, to chyba już mi minęło te 10 lat, te lata nie wiadomo kiedy lecą. I dzisiaj dzielę się i uczę inne osoby, jak pracować. Tyle,
że praca przez internet teraz zupełnie się różni tym, co jak ja akurat zaczynałam. Ja bardziej zaczynałam tradycyjnie, a praca przez internet teraz ewoluowała. To jest po prostu niebo a ziemia z tym, co dawniej było, a co teraz jest. Jakie teraz masz szanse na rozwinięcie się online? Ty sobie nie zdajesz w ogóle sprawy z tego. Masz dostęp do internetu, prawda? Prawdopodobnie ty też masz. Kto ma dostęp do internetu? Podnieście rękę do góry. Jeżeli masz dostęp do internetu, to masz dostęp do całego świata, można powiedzieć. Możesz pracować gdzie chcesz, z którego miejsca na świecie. Możesz ty być swoim szefem. Wcale nie musisz spędzać całego swojego życia, dajmy na to, na jednej placówce. Dajmy na to w szpitalu, w twojej pracy, bo jesteś tam od godziny 8 do 5 wieczorem. Wcale nie musisz tak, jeżeli tego nie chcesz. Co innego, że jeżeli lubisz to, co wykonujesz i lubisz tyle godzin poświęcać się w pracy i tam być. Jeżeli nie lubisz, to masz naprawdę wiele opcji. I ja jestem dzisiaj tutaj po to, aby ci powiedzieć właśnie o network marketing. Więc jaka jest różnica? Musicie wiedzieć jedno. Praca na etat jest rewelacyjna. Ja nie mówię, że nie. Wiele osób ma pracę na etat, wiele osób nie nadaje się do pracy online. Ale praca na etat to jest taka praca, gdzie po prostu idziesz, wykonasz swoją pracę, dostaniesz za to wynagrodzenie, wypłaci ci twój szef, wracasz do domu, nic cię nie interesuje, prawda? Idziesz z powrotem do pracy, zrobisz, wykonasz znowu to samo, znowu dostaniesz wynagrodzenie i wracasz do domu, znowu kolejnego dnia, znowu idziesz do pracy. Wszystko fajne, ale bardzo często obserwuję to, że przychodzi to wypalenie. W pewnym momencie w twoim życiu przychodzi taki moment, kiedy mówisz, ja już nie chcę tak. Ja już nie chcę pracować na czyjeś marzenia. Ja już jestem zmęczona tym. Ja już po prostu nie chcę. Ja chcę coś zrobić dla siebie. Dawniej okej, było okej, pracowałam sobie na etat, zarabiałam, ale przyszedł czas, kiedy ja chcę zrobić coś dla siebie. I teraz tutaj może akurat, ja nie mówię, że 100%, ale może akurat właśnie ten network marketing będzie dla Ciebie narzędziem na kolejne lata. Ja nigdy w życiu bym się nie spodziewała, że wybuduję globalny biznes w wielu krajach na świecie z cudownymi ludźmi i że ja mogę być inspiracją dla kogoś. I że ja mogę robić Facebook Live, edukować teraz Was tutaj na temat tego, co ja się nauczyłam, co ja przeszłam i co wybudowałam. Ja bym nigdy w życiu nie powiedziała. I może Ty sobie siedzisz teraz i myślisz, Marta, ja nie umiem tak mówić jak Ty, ja nie umiem robić Facebook Live, ja się wstydzę, ale ja też przez to przechodziłam. Ale nie myśl sobie, że osoba, która jakiś tam sukces osiągnęła, że ona po prostu dostała to za darmo na talerzu i po prostu zaczęła tylko to sobie jeść. Nie, każda jedna osoba, która odnosi sukces, musi przejść tą drogę krok po kroku, żeby umieć później wytłumaczyć, pokazać innym osobom, jak do tego dojść. Nie ma skrótu do sukcesu. I ty też raczej nie znajdziesz skrótu do sukcesu. Jeżeli ci się wydaje, że znajdziesz, to raczej jesteś w błędzie. Chyba, że ja się mylę. Ja nie znam skrótów do sukcesu. Absolutnie. Ale wiem, że jeżeli przyłożysz się do czegoś, jeżeli masz cele, jeżeli masz marzenia, jeżeli znajdziesz narzędzie pracy, które ci może pomóc w realizowaniu swojego celu czy marzenia, jesteś w stanie osiągnąć tak naprawdę wszystko. Tak, ty możesz osiągnąć również to wszystko, co sobie zamarzysz. Oczywiście to się nie stanie z dnia na dzień. U mnie też się to nie stało z dnia na dzień. Ale i tak czas leci. I tak czas leci. Więc, co z tą różnicą? Różnica w pracy na etat to jest to, że idziesz, spełniasz kogoś marzenia, pracujesz na kogoś marzenia, ktoś sobie wymyślił świetny sposób na biznes, ciebie zatrudnia, ty oczywiście dostajesz wynagrodzenie, ale ty niekoniecznie spełniasz swoje marzenia w tej pracy. Ty pomagasz komuś zrealizować kogoś marzenia. Idziesz, pokazujesz się, dostajesz wypłatę. Idziesz, pokazujesz się, dostajesz wypłatę. Taka
monotonia później z czasem się robi, prawda? Domyślam się, że też to czujesz. Jak jest w network marketing? Network marketing wygląda to tak, że tak, też również jest właściciel firmy, który stworzył model biznesowy. Tyle, że ty budujesz swój własny biznes pod tak jakby parasolem danej firmy. Masz gotowy produkt, masz gotowy plan marketingowy i ty budujesz swój własny biznes. Co jest fajne w network marketing, to jest to, że ty, dajmy na to, ludzie często mylą network marketing z piramidą. Myślą, że tylko góra zarabia, a dół tylko pracuje. Co za błędne myślenie. To tylko mówią tak osoby, które w ogóle nie mają pojęcia, zielonego pojęcia o network marketing. Uwierzcie mi. Network marketing jest mega system pracy. Ktokolwiek wymyślił to, to po prostu powinien dostać Nagrodę Nobla. Dlaczego? Ponieważ każda jedna osoba, nieważne czy ktoś ma bogatego wujka, czy ma connections, czy ma układy na mieście, każda jedna osoba jest w stanie ciężką swoją pracą, bo trzeba ciężko pracować, wypracować każdą pozycję w planie marketingowym. Każdą. I wcale to nie jest prawda, jeżeli ktoś mówi, że dół pracuje, góra zarabia. Nie. Absolutnie nie. Więc ty, jeżeli jesteś pracowitą osobą, jeżeli jesteś osobą systematyczną, jeżeli jesteś osobą, która chce odnieść sukces w network marketing, startujesz na dole, oczywiście. Każda jedna osoba startuje od zera, prawda? Ty jesteś w stanie przejść naprawdę wszystkie osoby wyżej od ciebie, jeżeli tylko masz na to ochotę. Ja jestem tego dowodem. Przeszłam wiele osób wyżej już. Pokazuję, że network marketing absolutnie nie jest piramidą. Kolejna druga rzecz, dlaczego nie piramida, to to, że my mamy produkt. My mamy produkt. My nie operujemy tutaj gotówką. My operujemy produktem. My sprzedajemy produkty. My rekomendujemy produkty, które używamy, które rekomendujemy, które lubimy. My pokazujemy innym, jak mogą kupić od nas, albo z naszego sklepu, albo sami sobie ludzie mogą założyć darmowe konta ze zniżką i kupować sobie dużo lepszej jakości produkty właśnie z danej firmy, niż nie wiadomo jakie tam produkty w sklepie. Ale wracając do mojego tematu tutaj, tego live'a, to jest to, jaka jest ta różnica, więc w pracy już wiecie, że idziesz, zarabiasz, jesteś, ale network marketing jest trochę inny. Bym powiedziała, jest taki trochę bardziej może skomplikowany na początek, mówiąc o sposobie myślenia, bo tak, my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że idziemy, zarabiamy, idziemy znowu, zarabiamy, prawda? A network marketing to początek wygląda inaczej. Zaczynasz pracę, robisz coś, mówisz, pokazujesz komuś produkty, ktoś nie kupuje. Możesz się załamać. No, poświęciłam godzinę swojej pracy, czy dwie, i możesz się zupełnie tutaj załamać, że nikt nie kupił ode mnie tego produktu. No dobra, ale próbuję dalej. Idziesz drugiego dnia, pokażesz innym osobom produkty, czy tam biznes, znowu nikt się nie zapisał do firmy, znowu nikt nie kupił produktów, możesz być naprawdę zdołowana. Dajmy na to, że to drugi dzień, ale jesteś jeszcze, wiesz, jeszcze masz siłę, wierzysz, że ci się uda, idziesz znowu do pracy. Trzeci dzień, czwarty dzień, piąty dzień, dajmy na to, jesteś tydzień. Zero efektów. Zaczynasz myśleć, to nie jest dla mnie. Najgorsze, co może być. Najbardziej błędna rzecz, jaka może być, to jest to, że myślisz tutaj, bo nie widzisz efektów, że to nie jest dla ciebie. Błędne. Jest dla ciebie. Ten system pracy w network marketing wygląda trochę inaczej. Tutaj siejesz jak dobry farmer, idziesz, siejesz nasiona po polu, prawda? Siejesz, czyli pokazujesz produkty, pokazujesz siebie, pokazujesz sposób zarabiania online i czekasz dopiero, jak te plony wyrosną. Ludzie muszą się przekonać. Ludzie, po pierwsze, to jest dla nich szok, że widzą cię pierwszy raz na internecie, że coś pokazujesz, że coś reklamujesz. To jest pierwszy szok. Drugi szok, że często mówisz do osób, które nie znają cię na social media, więc potrzebują tego czasu, żeby tobie zaufać. I
I na to trzeba tutaj czasu, tylko pamiętajcie, żebyście byli świadomi, że ten network marketing później wygląda tak, że siejesz i tu nagle ktoś, o, ktoś kupił ode mnie online z mojego sklepu internetowego? Wow, nawet mnie nikt nie zapytał o to. Wow, okej, robisz dalej, znowu nie masz efektów. Robisz dalej, nie masz efektów. O, znowu ktoś kupił. Teraz osoba zapisała się i mówi, że chce ze mną pracować. Wow, ktoś mi zaufał, to działa. I sobie myślisz, to działa. Tak jest, tak naprawdę jest. I później robisz, nie masz efektu znowu, a tu nagle jeden klient, drugi klient, trzeci klient, 5 klientów w tym tygodniu? Wow, faktycznie to działa. Robisz dalej, znowu nie masz. Myślisz sobie, jednak może to nie dla mnie. A tu nagle jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta osoba. Ludzie kupują z Twojego konta. Ludzie zakładają konta, żeby mieć zniżkę, kupują sobie sami. Ludzie zaczynają szukać alternatywy, planu B, szczególnie w dzisiejszych czasach, że mogą pracować sobie z każdego miejsca na świecie i ludzie szukają pracy online, pracy dodatkowej. Często szukają pracy głównej i jest to zamiennikiem pracy jako dodatkowego dochodu. I nagle widzisz, że jest zamówienie. Ktoś się dołączył do biznesu. Pracujesz, znowu zamówienie. I zaczynasz mieć dochód pasywny. Czyli wypracowujesz sobie powoli coś takiego, że Ty nie musisz pracować w każdej chwili, żeby zarobić typowo w danej chwili pieniądze. Ponieważ gdybym była fryzjerką dzisiaj, prawda? To ja bym miała klientkę i ja muszę obsłużyć tą klientkę w danym momencie, w danej chwili, na którą się umówiłam, żeby zarobić, a w network marketing niekoniecznie. Jeżeli poświęcę swój czas na to, na sianie tych nasion, żeby kiedyś te nasiona wyrosły na piękne owoce, to ja jestem w stanie i pokażę innym osobom, jak pomóc im i pomogę im założyć darmowe konta, żeby sobie kupowali, kiedy mają ochotę, produkty, które my oferujemy, które są rewelacyjnej jakości, to ja również dostaję rekompensatę od firmy. Firma mi za to dziękuje, za każdym razem, kiedy ten klient zrobi zamówienie. I ja tego klienta ani nie popycham do zakupu, ani nie mówię, że kup sobie, prawda? Tylko ten klient po prostu sobie idzie i kupuje, kiedy chce. Firma mi będzie zawsze dziękować za to, ponieważ ja znalazłam tego klienta, ja poświęciłam swój czas, nie firma. Ja pokazałam, przedstawiłam informacje na temat zniżek, produktów, jak kupować, zaopiekowałam się tym klientem, więc za każdym razem, kiedy klient kupuje, ja otrzymuję wypłatę za to. I Ty też możesz. To jest jeszcze nie koniec. Jeżeli zaczniesz budować grupę osób, którą uczysz robić tego samego, to jest to, co my robimy. Ja uczę inne osoby pracować online. Czyli jeżeli Ty zaczniesz, dajmy na to, uczyć pracować inne osoby online również, bo to chcemy zrobić, prawda? Niektórzy klienci są tak zadowoleni z produktów, że oni po prostu nawet nie wiedzą, że pracują, a pracują, bo rekomendują te produkty innym. Więc my uświadamiamy, i tak już pracujesz, choć pokażę Ci, jakie masz korzyści, jeżeli faktycznie podejmiesz pracę z nami. Więc oprócz tego, że to, komu ja zarekomendowałam produkt, tu firma mi wypłaca, to jeszcze później, jeżeli uczę inne osoby robić to samo, to osoby później, te osoby mają swoich klientów. Te osoby mają swoje gałęzie klientów czy osób, które pracują, zaczynają pracować z nimi, prawda? Przez to, że ja poświęciłam czas i znalazłam tą osobę do pracy, również firma mi wynagradza za cały obrót osób tam w networku, które niekoniecznie ja już znalazłam osobiście, ale osoby, które ze mną współpracują. Pomyśl o tym. To jest network marketing. Ale wracając do tematu, różnica jest taka, że tutaj
spełniasz kogoś marzenia, fajnie, nie jest nic z tym złego. Bo jesteś wynagradzany, prawda? Za darmo nie robisz, ktoś ci wypłaca. Idziesz do pracy, wypłacasz. A w network marketing siejesz, nie masz wypłaty. Siejesz, dalej nie masz wypłaty. W końcu się znajduje wypłata. W końcu się pokazuje czek. W końcu kolejny czek. W końcu klienci są. Siejesz dalej, więcej klientów. Siejesz, osoba do biznesu się znajduje. Siejesz, więcej klientów. Więcej osób do biznesu i zaczynasz mieć dochód pasywny. Taka praca odmieniła totalnie moje życie. Naprawdę. Dlatego z taką wielką pasją mówię o tym Tobie. Ty też nie musisz spełniać kogoś marzeń, bo możesz swoje. Pozdrawiam, pa, pa.